Witam Państwa. Dzień dobry, Piotr Wielgus, pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Ja z kolei opowiem Państwu o tym, jak mieszkańcy angażują się, czy raczej może jak decydenci angażują mieszkańców dla ich własnego interesu. Czyli trochę o konsultacjach społecznych i partycypacji. Zanim zacznę, to też się tłumaczę z dwóch spraw. Powiem, że z partycypacją za pan brat. To nie ja wymyśliłem ten tytuł, tylko organizatorzy. A druga sprawa, podobnie jak mój przedmówca, my mamy przygotowany warsztat z procesu partycypacyjnego na 40 godzin, z czego 8 godzin prezentacji, a z tych 8 godzin spróbowałem zrobić 20 minut, więc to będzie naprawdę bardzo duży skrót. Pracownia jest fundacją, która powstała po to, żeby wspierać samorządy i biznes w strategicznym zarządzaniu, którego podstawą jest rozwój zrównoważony. I obszary naszych zainteresowań, naszych działań to w zasadzie są trzy: ochrona środowiska, zarówno rozwiązania systemowe dla samorządów, jak i czy firm, jak i edukacja ekologiczna, szczególnie dorosłych mieszkańców. To społeczna odpowiedzialność biznesu i tutaj działamy komercyjnie jako pracownia CSR. Utworzyliśmy spółkę i dla przedsiębiorców budujemy strategie biznesowe. Natomiast z tego obszaru, który dzisiaj nas interesuje, to obszaru społecznego, to good governance, czyli dobre rządzenie i wspieranie samorządów w tym zakresie, ale też budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Pracownia przez kilka ostatnich lat, poza różnymi innymi zleceniami z zakresu konsultacji społecznych czy procesów partycypacyjnych, przeprowadziła czy przygotowała kilka modelowych procesów partycypacyjnych, które głównie Fundacja imienia Stefana Batorego sfinansowała. To jest partycypator toruński, który dotyczy angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących przestrzeni publicznej, skwerów, parków, jakichś takich miejsc, gdzie mieszkańcy czy użytkownicy przebywają i wspólnie mogą zadecydować. Strefa cukru dotyczyła przygotowywania wspólnie z mieszkańcami planów zagospodarowania przestrzennego. Restart to z kolei rewitalizacja zabytkowych centrów miast. Razem Ołówka to był projekt, w którym wypracowaliśmy model wspólnego z mieszkańcami, czy ze wszystkimi interesariuszami, decydowania o ważnych i konfliktowych inwestycjach w gminach. I obecnie przepis na ulicę, który dotyczy planowania ulic, partycypacyjnego planowania ulic. Proszę Państwa, procesy partycypacyjne i konsultacje społeczne to tak naprawdę dość trudny i delikatny obszar, ponieważ dotyczy relacji z mieszkańcami, z różnymi mieszkańcami, którzy mają różne systemy wartości, różne potrzeby, różną wiedzę na temat, który konsultujemy, czasami wynikającą z poziomu tej wiedzy, a czasami z tego, że różne książki czytamy, czy światopoglądu. I wreszcie to są też różne interesy do pogodzenia. Dlatego niefachowe czy niewłaściwe przeprowadzenie takiego procesu może wywołać konflikt albo doprowadzić do zmniejszenia aktywności mieszkańców, a nie zwiększenia. Czyli może zadziałać w drugą stronę. Dlatego przeprowadzając procesy partycypacyjne czy konsultacje, ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że robimy to po to,
Tak? I to powinniśmy zrozumieć i sobie uświadomić, że cały ten proces angażowania mieszkańców czy rozmowy jest po to, żeby podjąć lepszą decyzję. Tak? Dobra decyzja to jest to, co chcemy osiągnąć. Tak? Zaangażować różnych interesariuszy, żeby wspólnie tę decyzję wypracować. Druga sprawa to jest zrozumienie, że konsultacje społeczne czy partycypacja to jest pewien proces, który się składa z kilku etapów. I zgubienie któregoś z tych elementów bardzo często prowadzi do tego, że te procesy się nie udają w wielu samorządach. Natomiast trzeci element to narzędzia czy techniki, które są wykorzystywane w środku, w tych poszczególnych etapach. Tak? Jeśli w diagnozie zaczniemy prowadzić badania i pytać respondentów o rozwiązania podczas sondażu, na przykład na ulicy, to będziemy mieli głupie odpowiedzi ad hoc, wymyślone na poczekaniu, które tylko skomplikują proces podejmowania decyzji. Tak? Jeśli źle zakomunikujemy, źle zachęcimy, czy nie trafimy do odbiorców, to zorganizujemy spotkanie, na które nikt nie przyjdzie. Jeśli w obszarze zasięgania opinii zastosujemy tradycyjne zbieranie opinii, takie jak najczęściej urzędy czy samorządy stosują, to może się zdarzyć, że dostaniemy 2000 różnych odpowiedzi albo 5000 różnych odpowiedzi i na 3 miesiące będziemy musieli się zamknąć w biurze i analizować te odpowiedzi, tak? Ponieważ to są narzędzia, które dobieramy, też muszą być przemyślane i w odpowiedni sposób dobrane. W związku z tym ja chciałbym Państwu pokazać na naszych projektach, które realizowaliśmy, kilka takich wskazówek czy elementów, które uważam, że są ważne z punktu widzenia rezultatu całego procesu. Więc jeśli chcemy mieć dobrą decyzję, a przy okazji budować wspólnotę mieszkańców, tak, wspólnotę samorządową, to musimy o pewnych elementach pamiętać. Diagnoza. To jest pierwszy etap procesu, który... Przepraszam, coś się zablokowało. Diagnoza to pierwszy etap procesu, który my definiujemy jako zebranie informacji odnośnie dotychczasowej bądź obecnej sytuacji, tak, przedmiotu konsultacji. Podczas diagnozy, podczas badań socjologicznych, badań społecznych nie pytamy ludzi o rozwiązania. Nie zaczynamy od pytania o pomysły, o przyszłość, o zdefiniowanie danego tematu, jak ma wyglądać, tylko o obecną sytuację, tak? I jakby to jest tutaj bardzo, bardzo istotne, żeby rezultat tej diagnozy był taki, jak oczekujemy. I pierwszym elementem diagnozy jest ta analiza, czy to opracowanie merytoryczne, które zawsze jakby bez konsultacji przy podejmowanych decyzjach jest realizowane. Różnego rodzaju opracowania i analizy merytoryczne. Na ich podstawie przygotowujemy mapę interesariuszy, która już będzie się przebijała przez cały proces. Następnie idziemy do każdego, do każdej z grup interesariuszy osobno dobieramy narzędzia badawcze po to, żeby zebrać opinie, tak, i potrzeby i ewentualnie oczekiwania czy interes tych naszych interesariuszy. I na potrzeby procesu konsultacyjnego czy partycypacyjnego istotne jest to, żeby właśnie na koniec powstała nam mapa interesariuszy oraz mapa ich potrzeb. Ten sondaż możemy prowadzić w najróżniejszy sposób. My staramy się zwykle jakoś go uatrakcyjnić, więc takich kilka
przykładów. To jest sondaż, który prowadziliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej, dotyczący, cały projekt dotyczył przygotowania wspólnie z mieszkańcami programu tej instytucji. Tak, na tablicach zbieraliśmy, każdy, kto przychodził do CSW, mógł zapisać swoje spostrzeżenia i odpowiedzieć na pytania. Co wieczór robiliśmy zdjęcia, mazaliśmy tablice i w ten sposób zbieramy dane. Sondaże uliczne z elementami happeningu. To jest sondaż w Mikołajkach Pomorskich, gdzie pytaliśmy mieszkańców, jakie szanse i zagrożenia wiążą z wydobyciem gazu z łupków. I jeśli każdy musiał wybrać, jeśli uważał, że to jest bardziej szansa, to brał zielony proporczyk i pisał, jakie to szanse, jakie nadzieje. Jeśli bardziej zagrożenie, to brał czerwony i wypisywał te zagrożenia, a dzięki temu, wieszając, powstawał wykres. I w jakiś tam sposób mogliśmy określić to, w jaki sposób myślą mieszkańcy. Czy akcje wlepkowe tak, na ulicach miast, to akurat Pruszcz Gdański. To są też badania jakościowe, mapowanie behawioralne i oczywiście wywiady pogłębione, badania jakościowe i ilościowe. Tak? Dzięki diagnozie otrzymujemy informacje o tym, co się dzieje w danej sprawie teraz, tak, i jakie są potrzeby mieszkańców. Drugi etap, który często też jest totalnie źle przez samorządy realizowany, to komunikacja. I kilka takich istotnych elementów. Dla nas komunikacja to zaproszenie interesariuszy do planowanego procesu. I to nie jest tylko informacja, ale też zachęcenie do angażowania się. I takie proste zasady. Nasz komunikat kierujemy osobno do każdej grupy interesariuszy. Tak? Jeśli mówimy o tym, że najczęściej jest tak, że przygotowujemy jeden plakat, tak, jedną informację, gdzieś tam wywieszamy ją na stronie internetowej. Często nie dociera taki komunikat do grupy, na której nam zależy. Dlatego narzędzia odpowiednio dobieramy do każdej z grup osobno. No i zasady, tak, według Pulitzera, aby komunikat realizował postawione przed nim cele, powinien zostać przedstawiony krótko, tak żeby przeczytali. Jasno, żeby zrozumieli, obrazowo, żeby zapamiętali i dokładnie wyprowadziło ich bijące od tego światło. I teraz przypomnijcie sobie Państwo, jak wyglądają ogłoszenia urzędów. Bardzo często, najczęściej nikt nie jest w stanie przez nie przebrnąć przez te ustawy i tak dalej. Tak? Najczęściej nie są przeczytane przez naszych interesariuszy. Ważna kwestia, zwrócenie uwagi. Tak? Każdy z nas ma, do każdego z nas codziennie docierają miliony różnych informacji. Reklamy najróżniejszych firm, czy w mediach, czy w internecie, czy nie wiem, w przestrzeni publicznej. Tak? Ale najróżniejsze komunikaty. I teraz z tych tysięcy komunikatów musimy zrobić coś, żeby nasz interesariusz zauważył nasz komunikat. Tak? Musimy się w jakiś sposób wyróżnić. To jest przykład z Malmö. Tam samorząd, prowadząc konsultacje w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego, taki gadżet wymyślił, lampę, którą postawił w przestrzeni publicznej. Rzeczywiście zwrócił uwagę wszystkich mieszkańców, że jest proces. Tak? I kilka naszych przykładów. Zawsze informację, którą,
którą chcemy przekazać, czy też sposób przekazu, odnosimy do sytuacji. W Toruniu, gdzie mamy na każdym słupie, na każdej ścianie tysiące plakatów o koncertach, o różnych imprezach, wydarzeniach, trudno byłoby przebić się z jakimś takim zwykłym plakatem. W związku z tym grafik chodził po mieście i się zastanawiał, tak, jaki plakat może wyróżnić się spośród tego tłumu. No, wymyślił taki, całkowicie czarny. Ale też zobaczcie Państwo, jaki jest przekaz. Teraz Ty jesteś w centrum. Poświęć tylko... Przepraszam. Poświęć tylko 3 minuty i wypełnij ankietę. Prosty komunikat, krótki i wydaje się, że trafiający. Natomiast ktoś, kto wchodzi na stronę internetową, to z tamtego czasu to jest wśród ekranu strony internetowej. Zobaczcie Państwo, tam nie musi szukać po zakładkach, gdzie ta ankieta jest. Wchodzi i widzi. Mamy tutaj ankietę, tak naprawdę 3 elementy, które oczekujemy od mieszkańca, to wypełnij ankietę, zaangażuj się, ewentualnie zamów newsletter. Jeśli mamy tą identyfikację, to staramy się ją zachować do końca we wszystkich materiałach, tak? Czyli jak przeprowadzaliśmy później jakieś analizy, badania, to w raportach te nasze wykresy wyglądały tak, żeby identyfikowały się z całym projektem. Przykład Mikołajki Pomorskie, tam nie było żadnego plakatu, jak mówiliśmy, to wieś kompletna. I ewentualnie takie tablice, gdzie jakieś takie resztki plakatu były. Tutaj grafik stwierdził, muszę zrobić pstrokaty plakat, tak, pstrokacizna. Zobaczcie Państwo, te plakaty wisiały wszędzie, gdzie się pojawiali mieszkańcy. Zależało nam na wszystkich mieszkańcach. Więc sklepy, dworce, tak, i wszystkie tablice w całej gminie. A plakaty, no, bardzo brzydkie, prawda? Naprawdę mi się nie podobają, natomiast no, kolorowe i rzeczywiście zwracające uwagę. Inny przykład, projektowanie lasu, tak, to jest Twój las, prosty komunikat do mieszkańców. Otwieramy konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania lasu. I jeśli komunikat prasowy, to też pilnujemy, żeby dziennikarz napisał tak, jak my chcemy. Mieszkańcy Skargi, możecie teraz zaaranżować osiedlowe tereny, tak? Wprost ten komunikat uderza w oczy mieszkańców. I jakby to jest ważne, żebyśmy jednak z tym naszym komunikatem się przebili. Strefa cukru, plakaty specyficzne, ten plaster miodu, który tam się w jakiś sposób pojawił. Docierając do młodych ludzi, tak, wchodzimy w takie miejsca, gdzie ci młodzi ludzie są, ale dodatkowo mogą się pojawić takie elementy, zobaczcie Państwo. To jest, wiecie, taka tablica, gdzie można sobie wejść z tyłu i zrobić fotkę ze strefą cukru, tak? Ale to w jakiś sposób ustawione w mieście, w centrum miasta zwracało uwagę mieszkańców. Czy, jeśli mógł, tak, konsultacje dotyczą parku, no to w parku również tam, gdzie ci użytkownicy są, pojawiają się informacje. I wreszcie zasięganie opinii. To jest to serce naszego procesu, to tutaj interesariusze dzielą się opinią na temat przedmiotu konsultacji, tak? Albo wypracowują stanowiska. I my podzieliliśmy różne narzędzia i techniki używane na tym etapie na po prostu zbieranie opinii, tak? Czyli tutaj rezultatem są indywidualne opinie mieszkańców, ich pomysły, bardziej lub mniej przemyślane czy poukładane. I to są te tradycyjne, to jest to tradycyjne zbieranie opinii czy uwag poprzez listy, pocztę elektroniczną, formularza, gdzieś tam można coś, czasami już urzędy
przygotowują formularze, gdzie można się odnieść w tabeli do konkretnego, do konkretnej uwagi, konkretną uwagę do konkretnego tekstu. Czy otwarte spotkania z mieszkańcami, gdzie znowu dostajemy ileś tam różnych głosów i pomysłów, czy też World Cafe jest dla nas taką metodą, ostatnio coraz częściej w Polsce stosowane. Natomiast drugi zestaw to są narzędzia, których rezultatem jest gotowe rozwiązanie, które dostaje decydent, tak? Pomysł, koncepcja już wypracowana przez interesariuszy. I to są, to jest na przykład grupa robocza, najczęściej używana. Teraz to tradycyjne zbieranie opinii, to Państwo bardzo często, myślę, że tutaj też w Łodzi stosujecie, czy stosowaliście, tak? Mieszkańcy mogą składać uwagi na jakimś tam formularzu oczywiście te formy są coraz bardziej elektroniczne. Teraz kiedyś to były, ktoś mógł przyjść do urzędu i swoją uwagę zgłosić. Natomiast już słyszałem o paru przykładach, gdzie pojawiło się właśnie parę tysięcy takich uwag. I co taki urzędnik, który chce podjąć dobrą decyzję, ma z tym zrobić, tak? Dostaje parę tysięcy różnych pomysłów i tak naprawdę no, to są konsultacje, ale czy one ułatwiają nam podjęcie decyzji? No tak nie do końca. Dlatego taką metodę, czy taką technikę stosujemy, kiedy wiemy, że liczba tych opinii będzie niewielka, tak? Albo jeśli chcemy poznać opinię jakiejś konkretnej grupy, niewielkiej grupy osób, ekspertów czy interesariuszy. Albo na przykład w fazie końcowej konsultacji, gdzie już wypracowaliśmy dokument, regulamin na przykład konsultacji, tak, czy budżetu i jeszcze chcemy go przekonsultować z mieszkańcami. Otwarte spotkania z mieszkańcami, debaty. Często też jest tak, że samorządy robią przetargi czy zapytania ofertowe odnośnie przeprowadzenia konsultacji społecznych i to jest jedno spotkanie z mieszkańcami. Oczywiście takie spotkanie może nam pokazać, jakie są opinie i stanowiska mieszkańców i pomysły, natomiast my nie uzyskamy znowu dobrej podpowiedzi. Dostaniemy, tak, będzie 40 osób powie nam, co myśli, pokłóci się trochę i my to możemy spisać, ale ten rezultat nie jest rezultatem, który w jakiś sposób jest nam pomocny. Natomiast otwarte spotkania oczywiście są istotną częścią jakby w zaplanowanym procesie, gdzie wykorzystujemy kilka różnych technik czy narzędzi. I dobrze jest, kiedy takie debaty są organizowane w miejscach, które związane są z grupą czy z tematem. Tak? Tutaj rozmawialiśmy o kulturze w Toruniu, spotkaliśmy się w teatrze. Spotkanie się z mieszkańcami osiedla w szkole, tak? To znowu debata o Europejskiej Stolicy Kultury, kawiarnia, animatorzy kultury, artyści siedzą, piją kawę, piwo i w ten sposób rozmawiają. Natomiast kiedy najlepiej stosować takie metody? Na etapie diagnozy, kiedy chcemy poinformować o tym, jaki jest rezultat tej diagnozy, tak? Co wyszło z badań i zaprosić do udziału w dalszych etapach. Ewentualnie na etapie zasięgania opinii, żeby zebrać różne pomysły. Albo na etapie informacji zwrotnej, na końcu, kiedy chcemy przedstawić, jaką decyzję podjęliśmy i jak przebiegał proces. World Cafe to jest tutaj zdjęcia z tego procesu w Centrum Sztuki Współczesnej. To jest bardzo fajna i ciekawa metoda, czy technika, ale stosowana wtedy, kiedy chcemy zebrać opinię, tak, na temat złożony z jakichś takich kilku wątków. Albo kiedy chcemy trochę bardziej usystematyzować nasze opinie. To jest taka lepsza forma debaty, powiedzmy, czy otwartego spotkania. No i właśnie ta druga grupa, teraz my też sobie tak rozdzieliliśmy na nasze potrzeby, że te wszystkie techniki, o których do tej pory powiedziałem, to są techniki,
których tak naprawdę robimy konsultacje społeczne. Natomiast jeśli mówimy o procesie partycypacyjnym, to już jest to proces, gdzie wspólnie z mieszkańcami podejmujemy jakby decyzje ostateczne, wypracowujemy rozwiązania. I tutaj te techniki są bardziej zaawansowane. Dla nas najciekawszą, najlepszą formą jest jednak grupa, różnie nazywana robocza, reprezentatywna, rekomendacyjna, gdzie spotykają się reprezentanci czy przedstawiciele różnych interesariuszy, najlepiej wszystkich interesariuszy i rozmawiają. Jakby w jakby narzędzia, które stosujemy w środku, to też są narzędzia, które dobieramy w zależności od tematu. A w przypadku kontrowersyjnych tematów korzystamy z narzędzi mediacyjnych. Koło mura, czy koło konfliktu mura, tak? Gdzie oddzielamy wartości od interesów, tak? Rozmawiamy tylko o interesach, o tym, żeby jakby znaleźć konsensus dotyczący wszystkich interesariuszy, tak? A nie rozmawiamy o tym, czy ktoś tam... Najczęściej te dyskusje w przypadku chociażby gazu łupkowego, to pamiętacie Państwo, ci ekolodzy, zieloni, to są za tym, nie tylko, że ich Gazprom wspiera, to jeszcze to jeszcze blokują rozwój naszego kraju, tak? Rozwój gospodarczy. A z kolei druga strona mówi, wy chcecie się dorobić kosztem naszej ziemi, naszego środowiska, itd., itd. To jest rozmowa o wartościach. Ona nigdy nie doprowadzi do znalezienia kompromisu czy konsensusu. Tak? Żeby można było o tym rozmawiać, trzeba wypisać interesy każdej ze stron i próbować do tego dążyć. Ale żeby to zrobić, trzeba też mieć wspólne dane. I to jest najtrudniejsze, bo najczęściej te dane mamy różne, tak? Ponieważ jedni się opierają na tych badaniach, inni na takich, jeszcze inni na takich i w całym tym procesie jakby tutaj to jest istotą. Natomiast za każdym razem, kiedy prowadziliśmy procesy z wykorzystaniem grupy, powstawała koncepcja, rozwiązanie, które przedstawione mieszkańcom na otwartym spotkaniu nigdy nie spotkało się z krytyką, nawet jednego mieszkańca. Więc jakby to jest tak prawdziwy mechanizm czy technika partycypacyjna, która jest stosowana właśnie w rozwiązywaniu czy wypracowaniu wieloaspektowych rozwiązań. Na przykład koncepcja zagospodarowania przestrzeni, tak? W ten sposób bardzo fajnie można ją przygotować. Stworzenie strategii, jakiejś polityki, programów. I wreszcie informacja zwrotna. Taki element, który parę razy spotkaliśmy się z tym, że był pominięty i nagle mieszkańcy, którzy uczestniczyli w procesie, nie wiedzą, co się stało, jaka jest decyzja, tak? Nie ma informacji z urzędu żadnej. Albo jest informacja tylko i wyłącznie o wynikach konsultacji, tak? To zostało powiedziane przez mieszkańców. Natomiast dla nas ta informacja zwrotna to przede wszystkim przekazanie informacji o decyzji, która została podjęta i dlaczego tak. I to mogą być i otwarte spotkania, ale także po prostu informacje gdzieś tam w mediach czy na stronach internetowych. I prezentacja wyników też jest takim elementem, który jest istotny, ponieważ często prezentujemy jako samorządowcy te wyniki jako projekt techniczny, tak, którego większość mieszkańców nie potrafi przeczytać. Natomiast wypracowaliśmy, że jednak przedstawiamy tą taką, powiedzmy, koncepcję czy wizualizację, która jest zrozumiała dla każdego z interesariuszy. Dziękuję bardzo.